Z miejsca zaczynam dzisiaj prowokacją. Czy ten wielkobukowy patronat, o którym zaraz Wam opowiem, ma szansę być jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą powieścią grozy w tym roku? Być może jest jak najbardziej na to szansa. Zobaczcie sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Bez owijania w bawełnę, inkub Artura Urbanowicza to wielkobukowy patronat od wydawnictwa Vesper i to jest ten rodzaj grozy, słuchajcie, który ja uwielbiam, za którym przepadam. Jak wiecie, Artur ujął mnie już dawno temu swoim gałęzistym, które naprawdę zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i miało genialną atmosferę. Potem był Grzesznik, który zrobił na mnie mniejsze wrażenie, ale który za to dostał nagrodę za najlepszą powieść grozy tamtego roku, a teraz nadchodzi Inkub. I co? No słuchajcie, to jest najlepsza powieść Artura do tej pory. Sama dobroć? Sama dobroć. Jodoziory, maleńka wieś na Suwalszczyźnie, zaledwie kilka domów, kilka chatek. A to właśnie tam, słuchajcie, zostają odnalezione spopielone zwłoki starszego małżeństwa. Jakby tego było mało, kiedy przyjeżdża na miejsce policja, z nieznanych przyczyn dom wali się w posadach i staje się ruinami. Sąsiedzi nic nie wiedzą, nikt nic nie wie, nikt nic nie widział, a do tego krążą pogłoski o przekleństwie i o nawiedzeniu. Niektórzy, słuchajcie, nawet szepczą o tym, że dawno temu mieszkała tutaj czarownica, a jeden z domów jest właśnie nawiedzony. Ale to nie koniec niefortunnych zdarzeń, to nie koniec niefortunnych zbiegów okoliczności. Tajemnicami wioski zaczyna interesować się jeden z policjantów, oddelegowany niedawno z Suwałk, niejaki Witek. Siły dobra i zła tym razem staną w szranki w Jodoziorach właśnie, a ich odwieczny pojedynek zabierze niejedno życie. A teraz czas na najważniejsze pytanie serii Bezsenne Środy, czyli czy straszy? Czy inkub Artura Urbanowicza straszy? I słuchajcie, ta powieść tak, ma takie momenty, że naprawdę można się bać, porządnie straszy, jak to tylko najlepsze horrory potrafią, ale dla mnie ta powieść była przede wszystkim bardzo niepokojąca. Inkub, jak już sam tytuł wskazuje, nawiązuje, słuchajcie, do tematyki demonicznej. Kiedy mówimy o demonach, opętaniach, nawiedzeniach, to ja już mam, słuchajcie, ciary i mi szybciej zaczyna bić serce. Artur Urbanowicz w ogóle bardzo tutaj specyficznie, bardzo systematycznie buduje napięcie, to znaczy wprowadza kolejne tajemnice, wprowadza kolejnych bohaterów, niby coś tam nam wskazuje palcem w jakimś kierunku, my się patrzymy, a potem okazuje się, że to jest iluzja, a całej prawdy trzeba było doszukiwać się w zupełnie innym kierunku. Najbardziej w tej powieści podoba mi się w ogóle sama atmosfera Jodozior. Taka wieczna szaruga, mrok, taka ciężkość w powietrzu, niepokój i jakiś obłęd. Do tego sami mieszkańcy tej wioski, nabuzowani, nakręceni, naelektryzowani jakąś mocą, której wcale nie rozumieją, a którą czują tak właśnie podskórnie. Tak, powiem Wam, że tak, Inkub naprawdę potrafi świetnie wystraszyć, a przynajmniej wprowadzić czytelnika w taką atmosferę, że będzie się oglądał przez ramię. Kochani, nie przez przypadek inkub Artura Urbanowicza jest wielkobukowym patronatem. Tutaj jest dowód na patronowanie. Dlatego, że to jest, słuchajcie, ten rodzaj grozy, to jest ten rodzaj horroru, który ja lubię najbardziej, który mnie cieszy najbardziej, w którym ja się po prostu najbardziej odnajduję. No może z wyjątkiem horroru ekstremalnego, ale to jest właśnie ten rodzaj horroru. Już sam tytuł, słuchajcie, od razu przyciągnął moją uwagę, dlatego, że inkubami nazywa się te demony o postaci męskiej, które potrafią omamiać kobiety, które w pewien sposób potrafią im służyć, ale też nie do końca służyć. I od razu mi się, słuchajcie, przypomniała Godzina Czarownic and Rise i Czarownice z Mayfair i ich piękny laser. Ale to jest, słuchajcie, zupełnie inna historia i zupełnie nie o to chodzi. Inkub chciałam tylko zaznaczyć, że ten tytuł właśnie mnie przyciągnął, no bo to jest taka demoniczna, nietypowa tematyka. Do tego wszystkiego jest tutaj dwutorowa fabuła. Jest to, co dzisiaj i to, co było kiedyś. Tajemnica przeszłości, która wciąż się karmi, napędza i wcale nie chce się skończyć. Do tego ta atmosfera jest lepka, taka zapyziała, taka pleśniowa cała. Tak jakby ta wioska Jodoziory, słuchajcie, była w jakimś takim kokonie, obezwładniona i sparaliżowana. Sama najbardziej w Inkubie właśnie lubi tę atmosferę Jodozior. W ogóle uważam, że takie małe, zapomniane miejsca, właśnie takie wioski,
kina totalnej prowincji. Najlepiej mi w ogóle działają na wyobraźnię i chyba w ogóle one działają na wyobraźnię czytelników, dlatego że tam wciąż jeszcze może istnieć zabobon, słuchajcie. Tam jeszcze mogą istnieć takie praktyki, gdzie już gdzie indziej są zapomniane. Dodam wam tylko jeszcze na dokładkę, słuchajcie, że podobno ta powieść ma swoje prawdziwe korzenie. Gdzieś na Suwalszczyźnie właśnie Artur Urbanowicz usłyszał ją od kogoś, pojechał tam, sprawdził temat, zobaczył te miejsca, podobne miejsca, podobno. Ja, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale powiem wam tak, że są właśnie takie miejsca, gdzie wciąż działają legendy i zdecydowanie jest to właśnie Suwalszczyzna opisywana przez Urbanowicza. Tak, ja, słuchajcie, myślę, że Inkub będzie jedną z najważniejszych pozycji tego roku, jedną z najlepszych pozycji grozy tego roku, jeśli nie najlepszą. I mówię to z pełną powagą, mówię to, słuchajcie, z pełnym takim przeświadczeniem, dlatego że to jest nasza polska rasowa groza, rasowa jak diabli, chociaż w przypadku tej tematyki przywoływanie diabła nie jest za bardzo dobrym pomysłem. Czytajcie Inkuba, bardzo warto, jestem ogromnie ciekawa, czy was wystraszy, a kto już czytał, koniecznie musi się ze mną podzielić, słuchajcie, wrażeniami. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Vesper zapraszam was na konkurs. Mam dla was aż 3 egzemplarze tej zjawiskowej powieści grozy, tego doskonałego horroru, jakim jest Inkub Artura Urbanowicza. A pytanie konkursowe brzmi... Gdybyście mogli, kochani, zdobyć jakąkolwiek moc we wszechświecie, to jaka byłaby to właśnie moc? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Na wasze odpowiedzi czekam do 15 kwietnia i na dniach wybiorę aż 3 zwycięzców. Kochani, czytajcie Inkuba, czytajmy polską grozę. Coś świetnego, coś wspaniałego. Patronowanie takim tytułom to jest, słuchajcie, sama przyjemność. W ogóle to jest czysta radocha. Jestem mega, mega dumna z tego patronatu. Arturowi ogromnie gratuluję tej powieści, no i czekam na więcej, bo ja już coś tam nieco słyszałam, co się szykuje w przyszłości. Nic wam nie powiem, ale słyszałam. I zapraszam was oczywiście na bloga po więcej. To co? Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to pamiętajcie, że o grozie i o horrorze rozmawiamy co tydzień w Bezsenną Środę właśnie. Zapraszam was również do obejrzenia o filmiku o książkach na wiosnę. Może akurat się zainspirujecie co nieco. Groza również tam jest obecna. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, witam was serdecznie. Rozgoście się, rozsiądźcie, rozejrzyjcie. Tak jak powiedziałam, horror jest tutaj co tydzień obecny i niezmienny. I może wtedy też skusicie się na subskrypcję kanału, wystarczy, że najedziecie na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!